To już ostatni dzień w Chorwacji, jesteśmy na jeziorach Plitwickich. Jak widzicie, jest woda turkusowa i jest bardzo ładnie. Dlatego może jeziora Plitwickie stały się parkiem narodowym. Jest pochmurno, więc nie liczę, że znajdziemy tutaj bardzo dużo owadów, ale może parę uda mi się pokazać. A teraz przepływamy statkiem niedaleko, bo tylko na drugą stronę. Ze względu na przejrzystość wody, ryby, które w niej pływają, zauważyć bardzo łatwo. Mamy jętkę, ale ona jest ogromna. W Polsce nigdy nie widziałem takiej dużej jętki. Jętki są bardzo starą grupą owadów, których przedstawiciele są już znani z okresu karbońskiego, 300 milionów lat temu. Larwy jętek żyją w wodzie i w zależności od ich trybu życia wyróżnia się larwy grzebiące, pływające oraz pełzające. Mają aparat gębowy typu gryzącego. Dorosłe osobniki nie odżywiają się i żyją bardzo krótko, a po locie godowym umierają. Jaja wydostają się z rozpadających się na wodzie ciał samic. A tutaj mamy pająki na sieciach łownych, przy których prawdopodobnie czatują na różne wodne owady. Moim zdaniem są to pająki z rodziny kwadratnikowatych, do których w Polsce zalicza się na przykład sieciarz jaskiniowy. Ogólnie rzecz biorąc, kwadratnikowate to duże pająki sieciowe o charakterystycznie smukłym lub owalnym odwłoku oraz o dużych szczękoczułkach. W czasie spoczynku kwadratniki wyciągają swoje długie odnóża w przód i w tył i przylegają mocno do źdźbła trawy, na którym siedzą. Co ciekawe, samce mogą wręczać samicom podarki w postaci upolowanych owadów przed kopulacją. Polują one na owady schwytane w ich sieci łowne, które nie są bardzo dokładne, ale potrafią od czasu do czasu coś złowić. A tam w oddali za skroniec rybołów. Wąż, który występuje w środkowej i południowej Europie, aż do zachodnich Chin, Indii, występuje także w Nilu. Wąż ten występuje również w Polsce, gdzie jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Gady te osiągają do 150 cm, a ich głównym składnikiem diety są ryby. A oto samiec świtezianki dziewicy. Ważki te można obserwować w Polsce od kwietnia do sierpnia. W zacienionych miejscach z bogatą roślinnością wodną przy brzegach wód płynących. W odróżnieniu od świtezianki błyszczącej, samiec tego gatunku ma skrzydło zabarwione na granatowo w całej jego części, a nie tylko na środku, a samica ma ciemniejsze, mniej zielonkawe skrzydła. Świtezianka ta w Polsce jest nierzadka, nie jest sami liczna, ale z moich obserwacji wynika, że jest rzadsza niż świtezianka błyszcząca. A oto jaszczurka sycylijska na lotnisku w Zadarze. Jaszczurka sycylijska wyróżnia się dziesiątkami różnych podgatunków, które różnią się od siebie ubarwieniem oraz miejscem występowania. Jaszczurka ta naturalnie występuje w południowej i południowo-wschodniej Europie, ale została wprowadzona również do innych części kontynentu, a także do Ameryki Północnej, gdzie stała się gatunkiem inwazyjnym. W naturze jaszczurki te preferują miejsca z licznymi kamieniami i korzeniami, gdzie mogą się ukryć. I
Co ciekawe, te jaszczurki są również dostępne w hodowli. A oto srogoń baldaszkowiec, pluskwia, którego można spotkać również w Polsce od maja do lipca. Można go spotkać na terenach nasłonecznionych, kserotermach, przydrożach, przytorzach, murawach i w ogrodach. Jest dobrym lotnikiem i chętnie siada na kwiatach w celu polowania na inne owady, którymi odżywia się za pomocą kulki i może również nieźle ugryźć. Chętnie poluje na muchówki, błąkówki, motyle i chrząszcze. No i nadszedł czas, by wrócić do Polski. Mam nadzieję, że to, co znalazłem w Chorwacji, się Wam podobało. Chociaż mi osobiście brakuje trochę różnych czarnych wdów, skorpionów i modliszek. Ale to trudno. Mam nadzieję, że nie zawiodłem Was. A teraz, korzystając z chwili okazji, dajcie lajka, suba i piszcie komentarze. A ja zapraszam Was już do Polski, gdzie będziemy również szukać ciekawych rzeczy. Bo wbrew pozorom, Polska nie jest aż taka nudna, jeśli chodzi o przyrodę. Ruch worka od i do ciała powoduje przepływ powietrza przez struktury głosowe. Pozwala to na wydawanie odgłosów żabom, które w ten sposób chcą przyciągnąć partnerów. Po kopulacji samica składa skrzek, z którego wylęgają się kijanki. Jesteśmy w lesie, okolice Książ Wielki i poszukujemy pokłonnika Kamila. Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ zawsze chciałem w życiu pokłonnika spotkać, choć może nie tego, ale jego większego krewniaka, pokłonnika osinowca, ale ten jest również dla mnie czymś nowym i swego rodzaju rarytasem. Pokłonnik Kamila występuje w Polsce głównie na wschód od Wisły, ale również tam, tylko lokalnie pospolitszy. Można go spotkać na skrajach wilgotnych lasów liściastych, leśnych drogach, polanach i wilgotnych łąkach od czerwca do sierpnia. Gąsienice pokłonnika żerują na wyciokrzewach i śniegu liczkach. Na zimowanie gąsienice trzeciego stadium budują hibernakulum, które stanowi przymocowany przędzą do gałązki fragment liścia. Motyle te chętnie spijają sole mineralne z wilgotnej gleby oraz odchodu zwierzęcych, a także przylatują do kwiatów, głównie trybuli leśnej, barszczu zwyczajnego, świerzbnicy polnej, krwawnika pospolitego i lebiotki pospolitej. Rozpiętość skrzydeł tego pokłonnika wynosi od 45 do 58 mm, więc nie jest to zaskakująco duży motyl, ale warty uwagi. A tutaj próbujący się odżywić solami mineralnymi osobnik. No i jeszcze parę ujęć na wygrzewającego się pokłonnika. Motyle te są w tym lesie liczne. Często latają, przysiadają na drogach lub krążą wśród kwiatów roślin z rodziny baldaszkowatych. A
tu spodnia strona skrzydeł do stolki malinowiec. Motyl ten występuje od czerwca do września na polanach, skrajach lasów, słonecznych łąkach i ogrodach. Obok dostojki latoni jest najpospolitszą dostojką występującą w Polsce. Gąsienice tej dostojki żerują na fiołkach, bratkach i malinach i można je obserwować od września do maja. Jaja składane są na korze drzew rosnących na skrajach lasu, zwłaszcza na sośnie, modrzewiu, brzozie i grabie. Gąsienica wylęga się we wrześniu i zimuje we szczelinach kory w pierwszym stadium wzrostowym. Zaczyna żerować dopiero na wiosnę następnego roku. Jest aktywna w nocy, natomiast dzień spędza ukryta w ściółce. Dorosłe motyle przylatują w poszukiwaniu nektaru do kwiatów takich jak trybula leśna, dzięgiel leśny, haber drakiewnik, haber łąkowy, ostrożeń polny, sadziec konopiasty, świerzbnica polna, macierzanka piaskowa i jeżyna fałdowana. Do tego motyle siadają także na liściach malin i na wilgotnej ziemi, gdzie mogą spijać sole mineralne. Moim skromnym zdaniem dostojki malinowiec to jeden z najładniejszych motyli Polski. Dosyć duże, pomarańczowe i bardzo ciekawe. A te kwiaty z pewnością są naprawdę smaczne, ponieważ aż 3 dostojki się na nich zgromadziły. A tutaj rusałka admirał, która próbuje spijać soki z wilgotnej ziemi. A tu gąsienice ciem z rodzaju kapturnica. Żerują one na dziewannach oraz trędownikach. A na pierwszy rzut oka mogą przypominać trochę gąsienice parza królowej, jednak mają jaśniejszy kolor. Wydaje mi się, że te gąsienice tworzą właśnie oprzęt do stworzenia poczwarki. A oto pluskwiak, strojnica włoska, która występuje od kwietnia do września na łąkach, przydrożach, przytorzach, skrajach lasów, leśnych drogach, polanach i ogrodach. Strojnicę można bezproblemowo i pospolicie spotkać, zwłaszcza na roślinach z rodziny baldaszkowatych, z których soki wysysają. W innych krajach strojnicę włoską można pomylić ze strojnicą baldaszkówką, jednak ta w Polsce nie występuje i rozpoznanie strojnicy włoskiej nie powinno nastręczać żadnych trudności. Jednak gdybyśmy chcieli je rozróżnić, to zazwyczaj strojnica baldaszkówka ma całkowicie pomarańczowo-czerwone nogi. Jest wieczór i udało mi się pochwycić zmrocznika pazika. Preferuje on suche, śródleśne łąki, ciepłolubne murawy na stokach, ugory, przydroża, przytorza, a także parki i ogrody. I można go spotkać w okresie od połowy maja do połowy lipca. Można jednak również spotkać osobniki z drugiego pokolenia w sierpniu i wrześniu. Gąsienice żerują głównie w nocy na przytuliach, babkach, niecierpkach, wierzbownicach oraz winoroślach. Motyle latają o zmroku, a dzięki silnym skrzydłom i dosyć długiej ssawce spijają nektar bez konieczności siadania na kwiatach. Motyle odwiedzają kwiaty żmijowców, jasieńców, szałwi, mydlnic, lepnic, goździków, wiciokrzewów i budlei.
Zmrocznik Pazik nie jest duży, a osiąga on zaledwie od 45 do 55 mm rozpiętości skrzydeł, ale ma piękny różowy odwłok. To jest najbardziej widoczne właśnie podczas zawisania nad kwiatami. Tak jak większość krajowych zawisaków, zmrocznik Pazik zimuje w stadium poczwarki pod ziemią. Ciekawym zachowaniem, które zaobserwowałem u zawisakowatych, jest charakterystyczne szybkie potrząsanie skrzydeł przed lotem i duża niezdarność, gdy już w cudzysłowie się zasiedzą. Teraz właśnie możemy takie potrząsanie zaobserwować. Zmrocznik Gładysz jest nieco większy od zmrocznika Pazika, różni się od niego deseniem na przednich skrzydłach, a także czarnym zabarwieniem u nasady tylnych skrzydeł. Gąsienice żerują na wierzbówkach, wierzbownicach, czartawie, fuksji i niecierpku. Charakteryzują się one wyglądem przypominającym węża. Zmrocznik Gładysz zasiedla wilgotne śródleśne łąki, nasłonecznione skraje lasów, wysokie zioło rośla nad brzegami rzek i rowów, wilgotne przydroża i przytorza, a ponadto parki i ogrody. Tak jak na nagraniu, chętnie przylatuje do kwiatów wiciokrzewu, gdzie można go o zmroku obserwować. Niestety nie złapałem go, ponieważ podczas nagrywania myślałem, że to zmrocznik Pazik, ale mam nadzieję, że w lipcu jeszcze okazja do tego się nadarzy i z pewnością Was o tym poinformuję. Teraz parę ciekawostek o jeżach. Czy wiedzieliście, że na grzbiecie jednego jeża może znajdować się aż 7,5 tysiąca kolców? Najdłużej żyjący jeż miał aż 16 lat. Głównym składnikiem diety jeży są drobne bezkręgowce, takie jak dżdżownice i ślimaki, małe kręgowce jak płazy, gady, jaja, a w mniejszej części pokarm rośliny, jak na przykład żołędzie i jagody. Jeże są aktywne głównie w nocy, a jeśli spotykamy je w dzień, to najczęściej jesienią, gdy próbują znaleźć schronienia na zimę, na przykład sterty opadłych liści, w których mogą się schować. Ciąża jeża trwa około 36 dni i najczęściej rodzi się od 2 do 6 młodych w jednym lęgu, ale może ich być nawet 8 albo 10. A oto piękne widowisko, które oferują nam iskrzyki. W odróżnieniu od świetlików, u iskrzyków świeci zarówno samiec, jak i samica. Tylko samce potrafią latać, natomiast samice wabią je siedząc na liściach. Świecenie świetlików jest skutkiem zachodzącej w ich ciałach skomplikowanej reakcji chemicznej, która zamienia enzym zwany luceferyną na cukier luceferazę. Wydzielane światło jest zimne, a świetlik może je dobrowolnie włączać oraz wyłączać. Iskrzyki można spotkać w wilgotnych lasach, parkach, ogrodach, zaroślach i łąkach. Dorosłe można obserwować od czerwca do pierwszej połowy sierpnia. Nie pobierają one pokarmu, a ich jedynym zadaniem jest rozród. Ciemnoszare larwy świetlików żywią się ślimakami, dlatego mogą być one pożyteczne w walce z tymi szkodnikami i nawet się zrymowało. A tak wygląda właśnie samiec iskrzyka. Bardzo niepozorny i mały chrząszcz, a jednak tak ciekawy. No i gdyby ktoś się zastanawiał, zarówno świetliki, jak i iskrzyki świecą końcem odwłoka. Tak w ogóle do rodziny świetlikowatych w Polsce zaliczają się trzy gatunki. Właśnie iskrzyk, świetlik świętojański, który jest najbardziej znany, oraz świeciuch. Jednak tylko iskrzyk potrafi świecić w powietrzu, ponieważ u świetlika zdolność świecenia mają tylko nielotne samice.